Dzień dobry, witam na kolejnych targach na stoisku firmy Epson. Ja się nazywam Grzegorz Mencfeld. Przedstawię Wam nowości, które teraz prezentujemy. Jednym z nich jest drukarka SCP-6500D. Na poprzednich targach prezentowaliśmy drukarkę SCP-7700D. Jest to jakby mniejsza wersja tej drukarki, tylko w opcji do wydruku fotograficznych. Myślę, że to jest doskonałe rozwiązanie dla zakładów fotograficznych do takiej codziennej produkcji, w tym do druku kanwasu. Drukarka wyróżnia się tym, że tym szóstym kolorem, który posiada w swoim zestawieniu, to jest kolor szary, więc głównie chodzi o to, żeby lepiej drukować wydruki czarno-białe. Na festiwalu druku we wrześniu prezentowaliśmy drukarkę SLD-1000. Jest to nasz suchy lab, następca modelu D800. Jednakże tym razem pokazujemy go jeszcze w wersji A, czyli z podajnikiem papieru ciętego, który znajduje się pod drukarką. Możemy umiejscowić w nim 100 kartek papieru od pocztówki do A4. I oczywiście ta drukarka ma możliwość druku dwustronnego na tym papierze, więc wydruk takich zdjęć w formie dwustronnej nie stanowi żadnego problemu. Mamy tutaj jeszcze jedną nowość dedykowaną dla zakładów fotograficznych, dla fotografów. Jest to drukarka SLD-500. W przeciwieństwie do jej większego odpowiednika nie drukujemy już z roli, jednakże wydruk odbywa się tylko z arkuszy ciętych w formacie 9.13 lub 10.15. Co istotne, ta drukarka ma możliwość druku dwustronnego, więc my taki papier mamy w swojej ofercie i jesteśmy w stanie automatycznie drukować po obu stronach papieru. Jeżeli chodzi o sposób napełniania, zasilania atramentem tej drukarce, odbywa się to w sposób analogiczny do drukarek, które znamy z użytku domowego, czyli tak zwany system EcoTank, gdzie mamy możliwość dolewania tuszy. Są to tusze takie same jak w dużym modelu z D1000, również ta sama głowica jest zastosowana w tej drukarce. Dzięki temu otrzymujemy dokładnie taką samą jakość jak w większym odpowiedniku, jednak mamy bardzo kompaktowe urządzenie, z którym możemy na przykład pracować w terenie. Także bardzo dziękuję za odwiedzenie naszego stoiska na tych targach. Zapraszamy na kolejne. Mam nadzieję, że również będziemy mogli pochwalić się jakimiś nowościami. Dziękuję.